X grosz, witam w ten niedzielny poranek, właściwie południe już. I Store of Value. Często słyszymy ten zwrot, czyli co znaczy Store of Value. Możecie zerknąć na Google Translator, ale żeby jak nie chce nie chcę wam się to w wam chodzi o przechowywanie wartości. I mówiliśmy... O tym już sporo razy o tym przechowywaniu wartości i jak do tej pory ludzie przechowują i przechowywali i zachowywali wartość swoich, swoją wartość jakąkolwiek wypracowali. I teraz, jeżeli mówimy o przechowywaniu wartości, to zwykle kojarzy nam się to z czymś, co jest bardzo stabilne. Ale niekoniecznie to musi być stabilne. Dlatego bo jeżeli mówimy o przechowywaniu wartości, a tą wartość ulokujemy w czymś co na przykład zyskuje na wartości, to jest to podwójnie dla nas korzystne. Najgorzej jeżeli po prostu naszą wartość wypracowaną przechowujemy w czymś co traci na wartości. I z tego co z tego co mnie życie nauczyło do tej pory to wiem tyle, że jeżeli robiłbym dosłownie odwrotnie, co do tego, jak jest reklamowane przez telewizję i przez media, to byłoby to dla mnie dużo, dużo bardziej korzystne. W ogóle, jeżeli chodzi o te wszystkie lokaty, oszczędzanie, uważam, że jest to największe oszustwo, jakie możemy doświadczyć w życiu codziennym, które, które pierze nam mózg. Tak samo jeżeli chodzi o kredyty. Pamiętacie, jak kredyty były pięknie reklamowane w momencie, kiedy frank był po 2, 2 złote, dlaczego nie są reklamowane teraz, kiedy frank jest po 4 złote przypuszczalnie, nie? Nie wiem, czy frank jest po 4 gdzieś pewnie w tych okolicach, ale mówię, dwa razy. Otóż wystarczy, abyśmy się na tym złapali. Tak samo. Bitcoin. Jeżeli mówią o Bitcoinie, jak Bitcoin jest cały czas negowany w stosunku co do każdej jednej innej waluty. I znowu mi się nasuwa pytanie, czy po prostu znowu nie jesteśmy bardzo jako całość, jako ludzie, nabijani w butle w taki sposób, że próbuje nam się wcisnąć coś, co jest nieprawdą, po to tylko, aby utrzymać nas w tym, tej naszej miernocie, którą, którą jest bardzo łatwo sterować, jeżeli się jest rządzącym. I tak e, mówimy o store of value, gdzie przechowywać wartość, gdzie w ogóle włożyć jakąkolwiek wartość, aby ta wartość dla nas zaprocentowała. I ostatnio natknąłem się, to znaczy nawet nie ostatnio, to znaczy kilka razy już podchodziłem do tego tematu, e, aby o tym powiedzieć. Jest to e, tak zwane prawo, powiem po, nie wiem tutaj, jak to lepiej przeczytać po angielsku, po prostu Metcalfe's Law. I na czym polega metka wzlo? To najprościej powiedzieć, to polega na tym, że wartość networku, wartość sieci rośnie stosunkowo, rośnie em, inaczej, właśnie, zróbmy to tak: wartość sieci, wartość sieci równa się ilość użytkowników przypuszczalnie użytkownicy n do kwadratu. To jest takie w przybliżeniu oczywiście. Tutaj powinno być w przybliżeniu, prawda? I teraz, um, tak jak tutaj widzimy, o tutaj mamy wartość równa się ilość użytkowników do, do kwadratu. I teraz, na czym właśnie polega wielkość tej sieci i, i, i o, co w ogóle z tym, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Tutaj fajnie jest pokazane, na przykład na, nie wiem, przypuszczalnie na telefonie. Jeżeli mamy dwóch użytkowników telefonu, to, to wartość tej sieci nie jest specjalnie za duża, bo mamy dwóch użytkowników, jeden do drugiego może zadzwonić i tyle. Ale jeżeli mamy już pięciu użytkowników, to w zasadzie mamy dziesięć możliwych połączeń. Ten może zadzwonić do tego, ten do tego, ten do tego, ten do tego i tak nawzajem. Czyli mamy wszystkich połączeń, tutaj mamy dziesięć. Ale, ale jeżeli mamy dziesięciu użytkowników, tak jak tutaj jest to narysowane, to wtedy... Już każdy może zadzwonić do każdego, i tych połączeń w zasadzie jest możliwych 48. Czyli wartość wzrasta, ilość użytkowników do kwadratu. I teraz e, ostatnio również mówiliśmy o tym, pokazywałem, jak wzrasta ilość użytkowników w Bitcoinie, jak ilość użytkowników w Bitcoinie wzrasta, i z automatu, nawet patrząc na, na to prawo, ma się to jedno do drugiego bardzo dobrze. Bo jeżeli popatrzymy na wykres historyczny 2010 rok i teraz na niebiesko mamy pokazaną wartość Bitcoina, a pomarańczowa jest to linia właśnie Metka wslo, i widzimy, jak te linie są jakby na siebie, jakby na siebie zachodzą. I w pewnym momencie matematycy zaczęli się interesować tym metka Law i zaczęli go podkładać pod różne. Projekty, które są na giełdzie. Oczywiście wtedy nie podkładali go do Bitcoina do ostatnich czasów, ale podkładali go do innych projektów, na przykład Facebooka. I okazało się, że właśnie wartość Facebooka wzrastała proporcjonalnie, właśnie według tego e, równania. Oczywiście e, zaraz będziemy może do szczegółów przychodzić, ale mniej więcej wartość wzrastała proporcjonalnie do ilości użytkowników. I teraz możemy sobie powiedzieć, że mm, możemy to rozpisać na różnoraki sposób. Możemy wziąć liczbę użytkowników i wartość sieci. Możemy wziąć liczbę transakcji i wartość sieci. I tak dalej, i tak dalej. Różne inne, mm, wstawiać tutaj e, czynniki, które mogłyby tym e, zmieniać te wykresy, ale wszystko sprowadza się właśnie do tego, że w pewnym momencie, tak jak tutaj mamy na, na tym wykresie, w pewnym momencie. Wartość tej sieci wpada w tak zwany krytyczny punkt i od tego momentu jest tak zwany odpał w niebo, czyli nasz tak zwany moon, czyli księżyc, prawda? I tak się stało z kilkoma w ogóle wielkimi projektami na rynku, na przykład jak właśnie Facebook, jak, jak Amazon i tak dalej, i tak dalej. Ciągle, jeżeli chodzi o Bitcoina, my nie jesteśmy w tym krytycznym, w tym krytycznym punkcie. I teraz... Um, wracając do Bitcoina, czy na przykład Bitcoin potrzebuje potrzebuje być, właściwie czy Bitcoin potrzebuje być naszym um, środkiem płatności, czyli tak zwaną walutą, czy Bitcoin wystarczy, aby był po prostu store of value, czyli um, przechowywaniem wartości. I tutaj możemy się właści właściwie zastanowić, bo przypuszczalnie, jeżeli bitcoin nawet nie zostanie środkiem płatności, bo jak wiemy, środek płatności charakteryzowałby się bardziej tym, że jest bardziej jakby stabilny. Nie chcemy wydawać bitcoina, płacić bitcoinem w momencie, kiedy jest na przykład w tej chwili po 6,5 tysiąca, myśląc o tym, że na przykład za miesiąc może być 10. A, więc e, czy odwrotnie, możemy nie chcieć przyjąć bitcoina w tym momencie za 6,5 tysiąca, m, miej, mając w świadomości to, że na przykład za miesiąc może być po 3 tysiące. Więc, więc czy tak naprawdę bitcoin, a, poza tym wchodzą w inne czynniki bitcoina, wiemy o tym, że bitcoin jest po prostu w tej chwili trochę wolny i ten lightning network, który tak e, jest w fazie beta, mani by przyspieszyć i wyjąć z łańcucha wszystkie niepotrzebne transakcje, które są zapisywane na wieczność i tam ten Lightning Network ma to totalnie usprawnić. Aczkolwiek jest to wersja beta, jest ciągle, jest ciągle nie, nie wszyscy w to nawet używają, więc nawet nie będziemy o tym w tej chwili mówić. Więc ja skupiłem się w tym momencie, czy w Bitcoin, czy Bitcoin mógłby być takim jakby hmm, store of value, czyli czy mógłby przechowywać nam naszą wartość i na przykład jeżeli Bitcoin prze, przejąłby funkcję store of value, to niekoniecznie musiałby nawet wtedy być używany do płatności, a jego cena mogłaby po prostu wystrzelić w niebo. Dlaczego? Bo jeżeli mamy w tej chwili store of value, jak widzicie tutaj wszędzie jest pokazane złoto, 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 więc jeżeli mamy tutaj, że złoto jest naszym w tym momencie światowym tak jakby store of value, jeżeli Bitcoin tutaj robiłem kiedyś Obliczenia, jeżeli Bitcoin przejąłby procent, tam 5% wartości złota, to jego cena sięgałaby granic, tam nie wiem, 200 czy 250 tysięcy za bitcoina. A może nawet i więcej, już teraz musiałbym zerknąć do moich notatek, ale to ma moim zdaniem, to ma moim zdaniem dosyć duży sens, bo <laughs> potencjał rynkowy bitcoina jako Przechowywania wartości jest dużo, dużo większy niż potencjał bitcoina jako waluty, którą byśmy mieli się rozliczać. Więc, e, myślę, że store of value to jest jakby trojański koń bitcoina. Poza wszystkim innym, co się wokoło tego dzieje. A dlaczego pokazywałem na początku Metcalf's Law, to jest to, że wartość bitcoina to jakby broni tego e, punktu, o którym mówiłem, o store value, że wartość tego bitcoina, tak jak widzimy, 2012, 2013 i tak dalej, 2020, nie? E, wartość tego bitcoina będzie rosła z tego względu, że nie tylko sieć, network, ilość ludzi roś, rośnie, ale również Ilość ulokowanych środków w Bitcoinie non-stop rośnie. Nigdy moim zdaniem nie mieliśmy w historii czegoś takiego jak Bitcoin, co absolutnie zmienia stosunek zwyczajnego, przeciętnego człowieka do rządzących. Totalnie nas jakby odcina od rządzących, co widzimy właśnie na przykładzie Turcji. Przecież, mając pieniądze w Bitcoinie, nie tracisz te 20%. Mając je w liże, w tej chwili właśnie straciłeś 20%. I tak jest wszędzie. Możemy się popatrzeć na Turcję, ale e, zobaczmy, co wyprawia się w naszym kraju, czyli w Polsce, co wyprawia się w krajach, w których mieszkamy, Stany Zjednoczone czy Anglia, i jak zachowuje się cała polityka pieniężna i czy czasami my wszyscy nie jesteśmy i nie czekamy na ten moment, kiedy właśnie to gówno uderzy we wiatrak. I wszyscy zostaniemy nim opryskani, więc musimy, musimy się w jakikolwiek sposób zabezpieczyć. I moim zdaniem, z tego co cały czas próbuję sobie rozkminić, to jest to, że Bitcoin jest moim zabezpieczeniem, jeżeli chodzi o zabezpieczenie jakiejkolwiek wartości, którą przez jakiś czas wypracowałem. I znam się szczerze, wartość moją, którą wypracowałem podczas mojego życia, to nie był Bitcoin. Ja nie wypracowałem swoich pieniędzy Bitcoinem. Wbrew, wbrew wszystkiemu były to, były to jednak tych parę nieruchomości, które mi się udało w życiu obrócić, ale jeżeli chodzi o zabezpieczenie Bitcoina, o zabezpieczenie tej wartości, to będę jednak chyba używał Bitcoina, a nie w tej chwili nieruchomości. Pomimo tego, że ciągle ciągle, ciągle mnie interesują. I znowu robiłem w życiu wszystko przeciwnie, przeciwnie do tego, co było jakby mi dyktowane. Ponieważ, jak pierwszą moją nieruchomość, którą kupowałem, i gdy słyszałem opinie moich znajomych i rodziny, że po prostu zadłużę się do końca życia, że nie tylko ja i moje dzieci będą spłacać tą nieruchomość itd., tak dalej, i niecałe 10 lat później jestem w zupełnie innym miejscu. Więc, więc nie mówię, że nieruchomości to zły interes. Nieruchomości to jest dobry interes, ale czy i czy, czy jest jakiś sposób zabezpieczenia również swojej wartości? Ale w tym momencie właśnie zastanawiam się, czy moim następnym krokiem, od którego wszyscy mnie odwodzą jest właśnie są właśnie kryptowaluty, między innymi Bitcoin, jak wiecie, XRP. I nie wiem, czy na przykład za 5-10 lat nie będę właśnie w tej pozycji, że będę znowu sobie mógł odświeżyć ten film, choćby teraz, co go nagrywam, i powiedzieć, że znowu wszyscy mówili mi, że nie powinienem tego robić, a ja na przekór właśnie zrobiłem, i dzięki temu e, mam e, w dupie rządzących, nie muszę się przejmować ich, ich poczynaniami i ich pieniądzem, który drukują i robią z nim co chcą. Mogę się przemieszczać po całym świecie, gdziekolwiek chcę, gdziekolwiek chcę nie martwiąc się o to, że nie mam, nie mogę przewieźć mojego złota czy moich dolarów w kieszeni. I tak jakby, tak jakby daje mi to wiatr troszkę wolności. Dlatego no, to się wszystko okaże. Nie jest to 100%, jest to moja spekulacja w tym momencie na, na przyszłość. Nie wiem, jak odbiegłem od tematu. Ale mniej więcej tak odbiegłem od tematu. Takie to dzisiaj wyszło mi to niedzielne kazanie. W każdym bądź razie. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.